Ja jestem Bartek, to jest Emilka i jest spoko. No, idziemy. Komary to jest tragedia. Ale jest. Tam Zuzia! Jest mega! Ale jest spoko, naprawdę. Łatko! Tak! Chwila. Uroczo! Czekaj, jest bardzo fajnie. Tak. U, jest bardzo dziennie. Jest fajnie. Jesteśmy tu i mamy dość. Tak, nie chce nam się iść, ale jest, ale jest bardzo fajnie. Jest mega ładna bardzo pogoda. Miła atmosfera. Gdzie są komary i w ogóle. I fajne pozytywnie. Błoto. Dlaczego ty się nie kręcę? Ja chcę pokazać nasze błoto. Nie bierzcie na taką wyprawę białych butów. Tak, tak jak ja. I w ogóle zero bluzy i zero wody, tak jak my. Ha! It's funny. Najlepsza od takiej wyprawy. Oczywiście. My tak lubimy. My się sobie spray na komary. Dokładnie tak. I nerwy. Tak. Ale wcześniej tam wyżej była kopalnia żwiru. Firma Kruszdziało kopała żwir. Żwir wykopali, powstały takie zbiorniki wody. Żeby te wszystkie zbiorniki połączyć, zrobiono próg wodny o wysokości powiedzmy 4,5 metra. Tak, tam z tyłu. Z tego domku ta woda to jest właśnie z tych turbin. Teraz popadnie tu. Tu jest taka krótka rzeka. Widzicie? Tam coś my stali, to tam woda wpływała, a tutaj sobie płynie i wypłynie. Po co taka konstrukcja jest zbudowana? No to jak się nazywa i po co? O, bardzo dobrze, żeby ryby mogły przepływać. To się nazywa przepławka. Odsłuchanie. To są ptasie wyspy. Ptasie wyspy, tylko jakbyśmy byli w kwietniu, to byśmy słyszeli jeden gniazdo, bo ptaki walczą o gniazdo. Jak sprzedawcą miejsce na jarmarku. No coś takiego, albo nawet jeszcze bardziej intensywnie. Dzisiaj już jest cisza, no bo ptaki się wylęgły i odleciały. Sprzedały to, co miały jej powiedzieć. Jest gorąco, obaj. Przypieka słońcem. W sensie jest piękna pogoda. Tak, jest piękna pogoda. To miałem na myśli. Idziemy już ile? Półtorej godziny? Idziemy półtorej godziny. Nie mogę już ujść. Nie mam weny. Nie masz weny. Ale jest pięknie. Jest. Dużo jezior. Czy tam stawów. Jedno i to samo w sumie. I to są samosiewki. Także ten nas powstał w wyniku samoistnego zasiania się brzozy. Zresztą brzoza jest dosyć inwazyjnym drzewem. Gdybyśmy nie uprawiali, to pierwszym drzewem, jakie się pojawi, to jest najprawdopodobniej będzie brzoza na nowym terenie. Gorzej sosną, ale tu widzimy, że sosna już jest troszeczkę starsza. I tutaj na pewno jest to las prywatny. Idziemy dalej i dojdziemy do Gołączyny, bo tam pan na nas czeka. A jaki pan, to się dowiemy. Chyba, że się... No i do kogo jest? Fajny okaz, bo pani Anna Garpoś szuka dla nas żelki. Nie. Tak jest, brawo. Super, mam żelki. Zabierz żelki. Ja. Teraz więcej żelków. Ja chcę. Dziękuję. Ostatnie dwie paki. Wielkie się.
No jest super. Auto jedzie, o nie. Auto. Auto. Koło kamery. Julka, popatrzcie. Ale mam golden hour teraz. Oh my god. Dobra, dawaj, idziemy w krzaki. Wyrolował mnie. Tragedia. O, majaczko. Patrz, ja mam ja tak... Ja nie mam żadnych. Auto lepsze. Masz lepsze. Hmm. Fajny ten gimbal. Włączę się grawanie? No chodźcie szybciutko! Bo my tam w życiu nie dojdziemy. A dużo kosztował ten gimbal? Skąd ja ci wezmę barana? Da się tego wziąć. Ale osłony mówi, przepraszam. Baran już jeden jest. O, gębiczynie. O, co ja daję? A, dobra. Tutaj to już mamy, to trzeba groza. To sosna. Takie, ale to sosna to są świerki. Nie, to nie świerk. To nie tylko. Ono gubi igły na zimę, tyle to jest mądrze. Jak się nazywa? Na Włoś. No właśnie, to na chwilę. Żelkożercy w akcji. Jesteśmy w Gołęczynie, zbliżamy się do pomnika. Zbliżamy się do kresu. Niektórzy również zbliżają się do kresu swojej wytrzymałości. No właśnie, nie chodziło mi o kres. Narzekania nie ma ten. Już czeka na nas specjalny gość, który nam zaraz coś ciekawego opowie. Historię na dalszej trasie, bo jesteśmy na skraju Lasu Gołęczyńskiego. Za chwileczkę dojdziemy do pomnika i dowiemy się, jaką funkcję ten pomnik pełni. A kto jest z Dobkowa, to może nam coś więcej na temat historii tego pomnika powiedzieć. Ale to już za chwileczkę. Idziemy. Obawiam się, że pulnik nas zostanie. Ja jestem pierwszy, który na pustyni, moje buty. Nie, no przecież wiesz, jak się tak teraz. Jaworzkie lasy, to ja znam tylko, że wiesz. No, pan dyrektor optymistycznie zakładał, że my na 19 będziemy, ale... Ale docelowo Jaworze? Nie, docelowo... Gębiczyna. Szkoła. Stara szkoła. A, tam centrum ekologiczne. Dobra, mamy. Podejdź się bliżej, żeby się nie musiał przyjrzeć. Znaczy, wstawił mój na to podlasy, Jacek, nie... Tak, tutaj dyrektor powiedział, że muszę zastępować na przyjaciół Pizna Ziemi Piźnieńskiej. I skorzystając z zaproszenia Pani, chcę z Wami troszkę przejść kawałeczek i dałem możliwości przybliżyć Wam tutaj historię tego terenu. Zacznijmy tutaj od pomnika. Myślałem, że będziemy szli w kierunku Jaworza. Tam jest ciekawsze, bo w takim naturalnym miejscu jest położony grób partyzantów. Tam od Gębiczyny troszkę się ta partyzantka rozlegała. No i że tutaj te lasy są niebezpieczne. Później, no tutaj ja mówię, nie idziemy w kierunku Gołęczyny, bo tam jest po rozbiciu tych oddziałów partyzanci przemieszczyli się w lasy Jaworza, Braciejowej, do Gębiczyny i tam do jesieni zatrzymali. Ale nie można wytrzymać w lesie, żeby on się pięknie się na zewnątrz schować. Z Tomigowskiego Ośrodka Wypoczynkowego. Za plecami. Tam wcześniej są
domki, które były wynajmowane w tych latach prosperity, no było tutaj mnóstwo ludzi. Na dole tutaj, tam trzeba było zejść z basen, był basen, który był zasilany naturalną zimną wodą z lasu, i tak to nikomu nie przeszkadzało, ta woda nie była nigdzie ogrzewana. Naprawdę naturalna woda i woda przepływała, więc ona się nie zdążyła tu nawet w tym basenie nagrzać. Zimna woda. Po malutku. To jak padnie, to nic, to najgorzej to jakieś ciszko. Ale wymieniliście!